Jeżeli ktoś chce odciąć się od głupkowatego wizerunku, to co powinien zrobić? Przestać się udzielać publicznie. Pieniądze. Większe są u ciebie z muzyki czy z innych działalności? Trudno mi powiedzieć. Wymień 3-4 różnice między kopacz a szydło. Różnice? Cholera. Różni ich pogoda, z której nadają. Więcej nie znam. No dobra, uważaj. Który z tak zwanych poważnych graczy na naszej scenie hip-hopowej ostatnimi czasy najbardziej cię rozczarowuje? Nie orientuję się za bardzo. Sorry. Nie śledzisz tego, co robią koledzy? Nie bardzo, nie. No dobra, to jak radzić sobie z upierdliwymi fanami? Z upierdliwymi fanami? Nie wiem, jak sobie radzić właśnie. Kurczę, to jest trudne pytanie, bo z jednej strony powinno się być dla wszystkich miłym, bo to taka robota jest, a z drugiej strony często mam ochotę być niemiłym dla wszystkich i na to pytanie jeszcze odpowiedzi nie znalazłem. To może tu będziesz wiedział. Muzyka, ale nie rap. Poza tym fani zazwyczaj są mili. Psychofani bywają mniej, nie? O tym wiem sporo. No, tacy naprawdę psycho. Miałem takie przypadki poważne. Jednego chłopaka karetka w ogóle zabrała mi spod chaty do psychiatryka. No ale to jest już, wiesz, jakby smutna sprawa, nie? Dobra, muzyka, ale nie rap, która cię fascynuje, to co to jest? No, wiele rodzajów muzyki. Rock, jazz, muzyka poważna, bardzo pop. W zasadzie chyba wszystkie gatunki. A trzy cechy, za które cenisz małpę, swojego jedynego gościa na nowej płycie? Trzy? Kurczę, nie znam trzech cech małpy nawet. Uważam, że spoko rapuje. A są jakieś cechy u niego, które cię drażnią? Nie znam go na tyle. A to powiedz, kim chciałeś być, będąc małym dzieckiem? Oczywiście śmieciarzem, to przede wszystkim. Ten stwór napędzany dieslem wjeżdżający na podwórko zawsze był miejscem, w którym chciałem się znaleźć. No, a po drugie oczywiście astronautą, pilotem rakiety, jak to. A jeszcze piłkarzem, no to tyle. Dzięki.